Dzień dobry! Patrz. I kozacko to wygląda. Co tu się dzieje? Patryk, spadaj stąd, tu już się teraz dzieje terapia. Właśnie nie. Wykorzystamy to, że Maciek pracuje z stawem skrężuchowym i powiem wam coś, być może nie o samej terapii stawu skrężuchowego, ale o autoterapii tego obszaru, ponieważ jest to bardzo problematyczny obszar i na pewno spora część waszych pacjentów, bądź wy sami, skarżycie się na dolegliwości bólowe układu stomatognatycznego. O samej terapii będzie w przyszłości, ponieważ jest to element dość skomplikowany, natomiast autoterapia jest stosunkowo prosta i można wprowadzić ją już. Po dzisiejszym filmie będziecie mogli coś z tym stawem robić. Ślinianka się włączyła. Niech już się włącza. Dobra. O, tu są. Tak, tak. Raczej, nie inaczej. Problem stawu skrężuchowego jest dość popularnym problemem i warto zwrócić uwagę nie tylko, kiedy przyjdzie do was pacjent i będzie skarżył się na bóle głowy, właśnie jakieś trzaski w samym stawie skrężuchowym, bóle zębów czy bóle w tej okolicy, ale napięcia w tej okolicy mogą powodować ogólnie daleko idące skutki. Często jest problem wstępujący, czyli problem w stawie skrężuchowym może odbijać się na głębokie struktury stabilizacyjne, czyli gdzieś problem z kręgosłupem, z miednicą, dlatego warto się zainteresować, czy są jakieś tam napięcia, czy ten staw chodzi prosto. A czy wszystko jest w porządku? I o tym za chwilę. Rys anatomiczny. Żwacz i mięsień skroniowy. O nie, bo generalnie mówimy dzisiaj tylko o żwaczu, ale tutaj ciężko mówić o jednym bez drugiego. To sama funkcja, unerwienie. Dobra. Mięsień żwacz i mięsień skroniowy sprawiają nam dużo problemów w codziennym życiu, generalnie z dwóch powodów. Problem bardziej mechaniczny polega na tym, że zaciskamy zęby, dlatego że chcemy wygenerować więcej siły na obwodzie. Liczne badania wskazują na to, że im mocniej zaciskamy szczękę, tym więcej jesteśmy w stanie na przykład unieść. Dzisiaj skupimy się przede wszystkim na żwaczu, jako że jest on tytułowym mięśniem dzisiejszego odcinka. Jego anatomia jest dość prosta. Zaczyna się on na łuku jarzmowym, odchodzącym od kości jarzmowej i od wyrostka jarzmowego kości skroniowej i schodzi bezpośrednio w dół, kończąc się na łuku żuchwy i dolnym jej brzegu. Jest bardzo silnym mięśniem, który pomaga nam zaciskać zęby. Zarówno mięsień żwacz, jak i mięsień skroniowy są unerwiane z gałązek nerwu trójdzielnego, co będzie miało bardzo duży wpływ na inny mechanizm, który powoduje, że jest on zmorą wielu osób. Poza czysto mechaniczną funkcją żwacza i jego wpływem na całą naszą postawę ciała i generowanie mocy, pełni on też ważną rolę w stresie. Stres powoduje pobudzanie tworu siatkowatego do wzmożonej impulsacji gałęzi nerwu żwaczowego. I on powoduje to, że mocniej zaciskamy żuchwę. Im bardziej ją zaciskamy, tym bardziej impulsujemy nerw żwaczowy. I on się bardziej zaciska. I on się jeszcze bardziej zaciska. I mamy cały czas tą taką błędną pętlę. Sama terapia stawu skroniowo-żuchwowego oczywiście nie jest na tyle łatwa, by pokazać ją w tak krótkim czasie, ale możecie skutecznie pomóc sobie czy swoim pacjentom w bardzo prosty sposób. Jednym z nich jest kompresja na staw skroniowo-żuchwowy jako pierwsza czynność podczas całej autoterapii i polega ona na niczym innym jak po prostu oparciu naszej głowy na nadgarstkach z możliwie maksymalną relaksacją całej tej okolicy. Możemy nawet zasugerować komuś obejrzenie krótkiego odcinka czegoś niezbyt stresującego.
Na przykład projekt masaż. Drugą czynnością, którą należy wykonać po kompresji stawu, jest jego dekompresja. I tutaj warto wyobrazić sobie na przykład to, że dostajemy jakieś fatalne wiadomości. Czyli to, co robimy, to nadgarstkami zahaczamy o żuchwę i staramy się ją odciągać. Pierwsza i druga część powinny zająć nam raptem kilka minut i trzecią rzeczą jest już taki automasaż, który możemy wykonać sami. Najlepiej jest to zrobić przed lustrem, żeby wiedzieć, gdzie dokładnie się znajdujemy. Zaczynamy automasaż żwacza też od dobrze wyczuwalnego łuku jarzmowego i od niego zatapiamy się w tkanki i powolutku ściągamy wszystko w dół. Dobrze jest pozwolić żuchwie, żeby też otwierała się w trakcie naszej pracy. Drugą możliwością jest nasz czynny wkład w całą terapię, czyli jednocześnie pracujemy tak jak przed chwilą, ale jednocześnie otwieramy czynnie żuchwę. Cała autorelaksacja powinna być wykonywana absolutnie bez żadnego bólu. Możemy odczuwać jedynie subtelne rozciąganie podczas tej ostatniej fazy. Warto też robić ją regularnie przez kilka dni, nawet 2-3 razy w ciągu doby, kiedy odczuwamy silny problem z napięciem po którejś ze stron. Ważne jest właśnie to, że w trakcie tej pracy najprawdopodobniej wyczujemy, że po jednej stronie nasz mięsień żwaczy jest w dużo gorszej formie niż drugi. Dlatego warto doprowadzić je obie do symetrii. Często możemy po drodze natknąć się na takie zgrubienia, grudki. Mogą to być punkty spustowe, punkty maksymalnie bolesne, czy po prostu miejscowo bardziej napięte pasma mięśniowe. Koniecznie uczcie swoich pacjentów takiej terapii, ponieważ jest to bardzo problematyczny obszar wymagający częstej pracy. I oczywiście pochwalcie się efektami pracy, jeżeli uda Wam się rozluźnić tutaj to okolice fajnie dzięki tym instrukcjom, to bardzo miło nam będzie, jeżeli napiszecie i pochwalicie się tym. Do usłyszenia. Cześć. Bardzo mocno zachwiana superpozycja. Mówi się o tym, że Amerykanie jedzą 30 do 1. To stosunek omega-6 do omega-1. Gdzie omega-6 są...